Dotarły do mnie słuchy, że w produkcji jest wiele fajnych ekranizacji książek. Trochę się śmieliśmy na Instagramie, że ktoś wyniuchał biznes, bo książkoholicy sami będą napędzać promocję danego serialu stworzonego na podstawie ich ulubionej powieści. Nie oszukujmy się, to działa. Więc zdecydowałam się pogrzebać w internetach i sprawdzić, na jakim etapie są poszczególne książkowe adaptacje i czy do której zatrudnili Cumberbatcha, albo chociaż Karolaka. Zacznijmy od kontynuacji Shadow and Bone na Netflixie. Sezon drugi został już oficjalnie potwierdzony, co oznacza, że po zekranizowaniu pierwszego tomu trylogii Grishali Bardugo, czyli Cień i Kość, trwają już prace nad przeniesieniem na ekran tomu drugiego, czyli Oblężenie i Nawałnica lub Szturm i Grom w zależności od tłumaczenia. Na razie nie wiadomo, kto zagra uwielbianego przez każdego Mikołaja, chociaż fani do jakichś tam przecieków już docierają. Drugi sezon prawdopodobnie wkroczy nam również fabułą w szóstkę Wron, kolejną serię z uniwersum Griszów, do której pewnego rodzaju prolog otrzymaliśmy już w serialu. Kiedyś rozniosły się plotki, że planowanych jest 5 sezonów i 2 ostatnie będą dotyczyły najnowszej serii Leigh Bardugo, czyli Króla z Bliznami, ale jak będzie, zobaczymy. A jak już przy tej autorce jesteśmy, Amazon przygotowuje serial na podstawie kolejnej powieści Leigh Bardugo zatytułowanej Dziewiąty Dom. Nie jest to już tak młodzieżowa fantastyka jak seria o Griszach, a bardziej krwawa i brutalna historia dla dojrzalszych odbiorców. Mamy tu tajne stowarzyszenia, duchy i różnego rodzaju wyprówanie flaków. Na razie nie znamy więcej szczegółów na temat tej produkcji. O ekranizacji Czasu Żniw mówiło się od dawna. Samantha Shannon w wyjątkowo młodym wieku stworzyła niezwykle skomplikowaną serię fantasy z całkiem nowym światem, nietypową hierarchią, z magią polegającą na jasnowidzeniu czy wróżbach oraz z niezwykle charyzmatycznymi postaciami. Prawa do ekranizacji zostały sprzedane dawno, dawno temu. Obstawiało się, że postać niejakiego Jacksona zagra wspominany już Benedict Cumberbatch, ale potem wszystko ucichło. Kilka dni temu natomiast pojawiła się informacja, że na dniach poznamy obsadę 8-godzinnego serialu na podstawie Czasu Żniw, więc nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać. Zaobserwujcie Wybredną Marudę na Instagramie i Facebooku, bo właśnie tam w pierwszej kolejności wrzucam takie wieści z ostatniej chwili. Jak już wspomniałam o tym Benedikcie, to swojego czasu mówiło się o ekranizacji powieści Jak zatrzymać czas. To historia długowiecznej rasy ludzkiej, o ukrywaniu się, o zmienianiu swojej tożsamości, o przyzwyczajaniu się do nowych warunków, o patrzeniu na to, jak starzeją się i umierają kochane przez nas osoby, gdy jednocześnie my od lat wyglądamy tak samo. Główną rolę miał zagrać właśnie Benedict Cumberbatch, ale o produkcji też coś ucichło i nie wiadomo, czy kiedykolwiek dojdzie do skutku. W sumie, podobnie jak Skrzydła Laurel, powieść dla nastolatek o wróżkach i w czasach Hanny Montany główną rolę miała zagrać Miley Cyrus, no ale nie sądzę, żeby coś miało jeszcze z tego wyjść. Stacja Peacock zakupiła prawa do serialu na podstawie książki Czerwona Królowa Victorii Aveyard. To kolejna seria młodzieżowa z odkrywaniem supermocy a la X-Meni, z buntami, wojnami, z romansowaniem nie z tym księciem co trzeba. Jeżeli książek nie czytaliście i nie chcecie wydać teraz na nie majątku, mam dobrą wiadomość. Wydawnictwo MAG wykupiło tę autorkę, niebawem wyda jej najnowszą powieść, a i wznowienie tej serii jest planowane. Od Was natomiast dowiedziałam się, że trwają prace nad serią Akademia Dobra i Zła. To dość baśniowa historia o nauce w szkołach magii, gdzie przez pomyłkę do szkoły dobra trafia zła z dwóch sióstr i odwrotnie. I w ekranizacji, której ma pojawić się nasz Jasper, ale także Charlize Theron oraz Kerry Washington. Produkcja ta jest realizowana przez Netflix. Behawiorysta, jedna z niewielu książek Remigiusza Mroza, która mi się naprawdę podobała. Mniemam, że przez walor psychologiczny, dylemat wagonika, wybór mniejszego zła itd. Tu produkcja jest już zaawansowana. Serial ma wlecieć na playera na jesieni, a w głównej roli Geralda, analizującego ludzkie zachowania, więc trochę takie Criminal Minds, wink wink, zobaczymy Roberta Więckiewicza. Wśród moich ulubionych książek wciąż miejsce w moim serduszku ma Daisy Jones and the Six, powieść o kulisach pracy i życia zespołów rockowych w latach 60. i 70., o koncertach, narkotykach i popularności. Amazon wziął się do pracy nad serialem, w którym ma pojawić się m.in. Sam Claflin. Początkowo seria miała być wyemitowana jeszcze w 2021 roku, ale na razie nastąpiła jakaś dziwna cisza, więc możliwe są opóźnienia czasowe.
Dear Evan Hansen, film muzyczny pod tym tytułem trafi do kin już we wrześniu. Warto jednak zaznaczyć, że będzie to ekranizacja musicalu, który cieszył się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży z podobnymi głównemu bohaterowi problemami, czyli nieśmiałość, fobia społeczna, lęk przed oceną, potrzeba bycia zauważonym. Książka również istnieje, jednak jest to powieść zainspirowana musicalem, stworzona jako uzupełnienie tej wersji scenicznej. Porusza więc pewne wątki, które nie znalazły się na Broadwayu, jednak moim zdaniem zabiera tym samym odbiorcy możliwość własnej interpretacji, więc ja preferuję wersję aktorską. No i w książce nie ma piosenek. Ale bardziej dogłębne porównanie książka a musical znajdziecie już na kanale, link będzie w opisie. Od Disneya natomiast w 2022 roku dostaniemy ekranizację kolejnej książki Agaty Christie. Po morderstwie w Orient Expressie będzie to Śmierć na Nilu. Razem z Poirot rozwiążemy sprawę morderstwa młodej milionerki. Oprócz tego oczywiście nadchodzi nam mnóstwo innych ekranizacji i adaptacji, czy to Rozmowy z przyjaciółmi, czy Duna przesuwana już czasowo co i rusz, czy kolejny film z Cumberbatchem. Do tego mnóstwo ekranizacji książek Kinga. Ja akurat specjalistą tu nie jestem, odeślę więc Was do materiału na ten temat u Olgi z Wielkiego Buka. Dajcie znać, na jaką premierę Wy najbardziej czekacie i kogo obsadzilibyście w Waszych ulubionych rolach. Zapraszam do zaglądania do innych materiałów na kanale Wybrednej Marudy. Pamiętajcie o rzuceniu subskrypcją i obserwacją na Instagramie i Facebooku, by niczego nie przegapić i do zobaczenia wkrótce.